Dzień dobry, we vlogu numer 17. Witamy was bardzo serdecznie we vlogmasie. Nie mogę sobie po prostu, nie mogę cały czas vlog, a nie vlogmas. Dobra. Witamy was. Na początku życzymy wam miłego oglądania i oczywiście miłego spędzonego czasu z nami. Wczoraj już nie dograłam, ale wczoraj Laura robiła te pierniczki, tak jak widzieliście w tym. Takie przybitki. I sobie udekorowała i to właśnie naszykowała, żeby wam pokazać, bo już późno też skończyła domek. Choineczko. Wszystkich możesz nie pokazywać. Choineczka. A tu jest serduszko, tylko trochę się rozmazało. Z napisem kocham cię i to dostałam ja. Te serduszko. Tutaj jest ten ludek, więc wszystko jest udekorowane. Ale propos tych pierniczków, to chciałam wam powiedzieć, bo kupiłam to w Action, to w holu zakupowym w Action pokazywałam. Ja to kupiłam i to kosztowało w ogóle 8 zł. Jedna dziewczyna na YouTubie, nie powiem oczywiście kto, bo nie chcę tutaj nikogo, wiecie, obrażać, ani nikomu tutaj, wiecie, jakieś tam nieprzyjemności sprawiać, ale jedna dziewczyna na YouTubie pokazywała te właśnie z Action, że to jest tanie, dobre i fajne i tak dalej. Jak ja... mogę schować? Tak. Pochowaj to też. A to są rękawiczki, bluzka i no tak. I pokazywała właśnie to. No i ten. Jak ja byłam, to mówię, o są, to chodź, Laura, od razu weźmiemy, bo są podobno fajne i ten. No i to wzięliśmy. I teraz niedawno, 2-3 dni temu, znowu w holu pokazywała, że znowu to kupiła i zachwalała. No powiem wam, że ja tego nie zachwalam. Nawet sama Laura powiedziała, że to jest takie niedobre, nie? Te słodkie. To jest bardzo niedobre. To jest takie w smaku niedobre, jak my to spróbowaliśmy. Jakaś w ogóle... To ja się mało nie pożygała. Słyszeliście, co Laura powiedziała. Więc ja tego nie polecam. Obrzydliwe to jest. Nie wart... I to jest tak, no nie dość, że tam, no 8 zł. Ale sama posypka na piernikach jest dobra, ale tak to nie. No tak, na no bo jak jemy na pierniku na przykład, no to na pierniku nie ten, na pierniku nie czuć tak tego smaku, bo się miesza z piernikiem. Ale samo to, jak się spróbowało, to jest okropne. Możesz jeść sobie, wiesz? To jest, słuchajcie, naprawdę niedobre. I teraz takie moje przemyślenia. 8 zł, no okej. Okay. Żadne pieniądze praktycznie, ale jest tego naprawdę tutaj dużo i tego się w tym roku nie wykorzysta, bo i nie wiadomo, ile by trzeba było piec tych pierniczków albo ciasta, żeby to wszystko dekorować. No i tego się wszystkiego nie zużyje i to zostanie, a na przyszły rok to już będzie niedobre, bo będzie i wyschnięte i tak dalej, bo to wiecie, no do 2026 roku niby to jest ważne, ale na przyszły rok to chyba już byłoby nie bardzo dobre. I pójdzie to do wywalenia, no tak według mnie. I powiem wam, że no ja tego nie polecam, tych kolorowych takich posypek z Action. Lepiej kupić delekty, też za 8 czy tam 10 zł. Małą paczuszkę, drożej wyjdzie wiadomo, bo to oryginalna firma, ale mała paczka, którą się zużyje i jest w miarę to dobre, jest lepsze po prostu niż to. A to jest no po prostu no sam cukier, takie wiadomo. Takie paski były. I no właśnie, dobre. Tak jak my te pisaki kupiliśmy delekty i też są takie właśnie te, to lepiej kupić za te same pieniądze na przykład mniejsze opakowanie i coś lepszego niż to, więc ja już tego na pewno więcej nie kupię, bo to jest jak dla mnie wyrzucenie pieniędzy, połaszczenie się na 8 zł na taką dużą paczkę. Jakbym wiedziała, że to tak smakuje, to bym tego po prostu nie kupiła. Wolę kupić mniejszą paczkę lepszej firmy i tyle, więc no niektórzy to wiecie, no niektórzy polecają, ja tego nie polecam, nie kupujcie tego, ja tego na pewno już, Laura tutaj udekorowała ile? 5 tych pierniczków tym, no nie, 5-8 może, no parę pierniczków udekorowała, ale to bardziej tymi pisakami delekty. No i te dekoracje też troszeczkę dała, wiecie. Ale będziemy robić też pierniki, te drugie. Albo 10. Będziemy robić te drugie pierniki i jeszcze na święta będziemy robić pierniki i pakować jako do prezentów, tak fajnie. To już kupię lepszej firmy te jakieś tam dekoracje niż to. Tego nie zużyję, bo... No bo niedobre to jest, po prostu. Więc tak, dzisiaj dzień minął, już 5 minut gadam, ola Boga. Dzisiaj dzień minął mi na sprzątaniu. Mam, powiem wam, naprawdę posprzątałam sobie dzisiaj od samego rana, a już jest godzina prawie 16, Paweł pojechał po Amelkę.
Na pewno ten vlog będzie taki chyba dwudniowy, pewnie jutro coś dogram. I co wam powiem, to to, że sanepid może do mnie już przyjść, bo mam posprzątane w miarę. Sobie nawet szafki dzisiaj w kuchni umyłam, jeszcze w środku lodówka mnie czeka, bo dawno też jej nie myłam, to akurat ją teraz sobie umyję. Górę sobie ogarnęłam, ale takiego motora dostałam w tyłku, za przeproszeniem, że naprawdę wzięłam się porządnie za robotę i dlatego vloga dopiero teraz zaczynam nagrywać, bo nie miałam kiedy, bo wiecie, jak się zajmę vlogowaniem, to albo robota, albo vlogowanie, to w parze, to nie idzie w parze, bo człowiek wtedy myśli, żeby tu nagrać, coś tam nagrać, a robota, robota stoi. Ale już mam posprzątane, więc sanepid świąteczny może do mnie zawitać. Oczywiście to nie było takie sprzątanie, nie wiadomo jakie, ale było takie sprzątanie, że już przed świętami to sobie tylko, wiecie, kurzę, z grubsza przejadę, poodkurzam i tyle. No to wiecie, tak jak mówiłam, to nie było jakieś nie wiadomo jakie generalne sprzątanie. Jeszcze na lodówce nie posprzątałam nawet, bo te pudełka mi irytują, muszę sobie te naklejki kupić, te pudełka. No i ciągle zapominam. Ale tak, wydaje mi się, że sobie w miarę tutaj posprzątałam. W salonie miałam na stoliku pełno różnych rzeczy i to ogarnęłam. Na górze ogarnęłam też. No tam Laura miała namiot, tam, jak na górę się wchodzi po schodach, to jest takie, takie przejście i jeszcze raz na górę się wchodzi, to tam ona ma namiot i zabawki, to musiałam wszystko, wiecie, wymyć, odkurzyć, bo też dawno tego po prostu nie robiłam. I praktycznie mam spokój, więc weekend mam, będę miała spokojny, a od poniedziałku zaczynamy gotować na święta i będzie zaraz święta, święta i po świętach. No tak to będzie. No dobra, kończę tego mojego gadania, bo nie chciałabym, żeby ten vlog był za długi. No, co będziemy robić później, to wszystko się okaże w następnym dniu, bo chyba dzisiaj już nic nie dogra. Tak mi się wydaje, bo powiem wam, że się narobiłam i jestem zmęczona jestem, bo powiem wam, że my dom mamy 170 metrów. Czasami mam tak, że sprzątam sobie po prostu jednego dnia górę, a drugiego dnia dół, a no jakoś tak sobie to dzielę. A dzisiaj dostałam takiego motorku, że i to posprzątałam. I w pralni posprzątałam, bo po prostu już nie, tam wszystko było. Nie wiem, tam wszyscy odkładają wszystko. W gospodarczym pomieszczeniu też jakoś tam już taki syf był, naprawdę. Więc tam poodkurzałam sobie, poukładałam. Tak wiecie, to tak z grubsza, tak jak robię to zawsze, jak mi się jakieś rzeczy wszystkie zgromadzą, to jakiś czas po prostu tam wpadam. No i tak mnie napadło dzisiaj i wpadłam. Ale już jestem zadowolona, bo mam wszystko ogarnięte, więc sanepid może przyjść. I co? No i teraz mogę się zająć jakimś tam właśnie od poniedziałku gotowaniem, outro weekendem. O, można trochę odpocząć, ale może coś porobimy, zobaczymy jak to tam jutro będzie. Dobra, nie rozgadujemy się. Do zobaczenia. Do zobaczenia dla was za chwilę, a dla mnie pewnie dopiero jutro. A w sumie nie wiem, jeszcze zobaczymy. Robimy choineczki i mamy tak, ciasto francuskie, jeden kawałek rozłożony, tak może być grubiej, nie tak drobno, bo zobacz, bo dziury będziesz robiła. A. I smarujemy nutellą, czekoladą nutellą, smarujemy cały ten płat. Tak za cienko też nie, oj, tak za cienko też nie może być, bo to się będzie rwało. Pomóc ci? No, możesz trochę. Dobra, to my będziemy sobie tutaj smarować. O, dobra. Teraz mamy wysmarowany cały płat i przykrywamy go drugim takim samym płatem, wiecie, na górę nakrywamy. I mamy teraz przykryte już i słuchajcie, tniemy. Całe koinki? Czekaj. O. Tniemy sobie paseczki. I to jest taki pasek będzie, bo tutaj będziemy formować ten, a tutaj takie cienkie, już Laura to potnę, dobra? Takie o, cienkie paski będziemy ciąć na choinki. No, dobra, to ja tnę. I tutaj z tyłu, z drugiej strony też tak sobie oddzielimy taki jeden szerszy pasek. O, a tutaj będą takie cienkie. Więc ja to będę teraz cięła. Wyszło nam 12 pasków. Mocno musisz, o tak, i nie wyciągać. O, tak palcem sobie
O, i następną. I po jednej stronie musi wyjść 6 gwiazdek, i po drugiej 6, żeby było 12 gwiazdek. Mocno. Dobra, Laura będzie robiła gwiazdki, a ja blachę naszykuję. I to takie choineczki będą na patyku. Nie wyszło mi to idealnie, ponieważ tu jest tak u nas ciepło dzisiaj, że ciasto mi się topi po prostu. Ale wam pokażę. O, urwałam. Czekaj, wezmę następne. Ale to nieco się wykorzysta. Mierzymy pasek. To się zaraz zrobi z tego, łączoną. Bierzemy pasek i ten pasek przekładamy sobie. Wiecie, składamy. A ja też będę mogła jedną zrobić. Składamy go po prostu tak na pół. Wkładamy w niego wykałaczkę i gwiazdkę. Doklejamy po prostu. O, i układamy na. No, mniej więcej coś takiego. O, jeszcze zrobię jedno. Widać? Mogę jedno spróbować? Możesz. A mogę tu już od razu zawinąć? O, ta mi ładna wyszła. Tu się chyba przykleił. Wbijamy. Gwiazdeczkę. O, trochę za daleko. No i tak będziemy robić takie choineczki. No i tak wyglądają. Laura się bawiła, sobie robiła, więc nie jest to jakieś arcydzieło. Chyba ta najładniejsza wyszła. No, zobaczymy. To ma Moja czy smakować. twoja? No, chyba nie wiem, która to jest. I teraz tutaj jeszcze ułożymy sobie te reszki, co zostało, żeby to wykorzystać. To się coś tam Która? zje. Ta ładna jest. Ta. To chyba twoja. Moja? Patrzcie, jak super wyszły te ciasteczka. Te choinki. No, świetnie wyszły, naprawdę. One, wiecie, urosły, podwoiły tą objętość swoją, jakoś się rozciągnęły, no i prawdziwe choinki. Teraz można sobie lukrem udekolorować. Jeszcze Laura, jak ostygnie, to powiedziała, że sobie. Tylko tu przyszedł jakiś pan i ukradł nam ciepłą od razu i poszedł. No, więc udekoruję sobie pewnie jeszcze jakimś tamtym lukrem, czy tam czymś, żeby były takie fajne, ale super są. Ciekawe, czy będą dobre. Pewnie tak. Jaki numerek? 17. Dobra. Jest, patrz. Ale duży. Pewnie książka do nauki. No chyba nie miałaś racji. Nie? A co to takiego? Wow, co to jest? Naklejki? Naklejki, czekaj, bo tu mam lampę. Na okno? O. Chyba nie. A może? Takie świąteczne, albo na jakieś obrazki. Fajne, co? Podoba się? No to super. Laura sobie dekoruje. Już jedna choineczka zrobiona. Patrzcie, no super to wygląda. Więc powiem wam, że zadowoleni jesteśmy. I naprawdę bardzo dobre, bo spróbowaliśmy. Nie, Laura? Smaczne są. Więc dzisiaj się z wami pożegnamy tym słodkim akcentem. Dziękujemy wam za oglądanie i co? Zapraszamy na jutro. Cześć! Pa!